Zapraszam na G2A po fajne promocje. Link w opisie filmu. Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andrzej i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Supermarket Simulatora. Jestem ja i jest Hniutek. Słuchajcie, ogarnął cały magazyn. No trochę mu to zajęło, nie ukrywam. Natomiast zobaczcie, że są jeszcze jakieś takie półki puste. W sensie na przykład takim, że tu mamy wodę. No ale tak, nie mamy herbaty, nie mamy tych czekoladek, nie mamy szamponu, nie mamy ciastek. Więc ja stwierdziłem, że ja sobie teraz to dokupię, żeby to też w tym magazynie było. Tam też widziałem, że papieru też nie było. Więc słuchajcie, zrobimy tak, szampon. To chyba. Gdzie jest herbata? Tak. Tam też był papier toaletowy, trzeba było dokupić, o. Dobra, kupujemy to, niech on sobie to od razu pozanosi. Bo on sobie, słuchajcie, aha, tak, bo tam jednej rolki papieru brakuje na górze, więc on, niech on sobie robi sam porządek. Ja nie będę tutaj mu wchodził w jego kompetencje. Kolę mamy, chleb mamy. Tak, tu będzie ten papier stał pusty, w sensie nie pusty, no nie pusty. Masło orzechowe, do zmywarki tabletki by się przydało też kupić. No jak już ma być, wiecie, zapas w magazynie, to niech będzie, po prostu konkretnie. Tak sobie myślę. To chyba jest całkiem spoko opcja. Gdzie mam te tabletki z umywarki? Tu. Dobra. Czy tam brakuje ich? No, nie, bo są dwa rzędy. Okej, czyli tam tego nie brakuje. Ale zobaczcie, na przykład brakuje dwóch szamponów, więc on to pewnie zaraz doniesie. Pokaż mnie to. A i to masło, nie no, masło mamy, ta... dobra. Kefir, tu jest w ogóle półka pust, nie. A, to są te, co to było to? Makarony. To trzeba też makarony dokupić. Bo tak widzicie, no nie ma wszystkiego tak na full, full. Może razy dwa. Niech będzie, dobra, już kupmy razy dwa, już straćmy po prostu. I jak już do Explit sklep, to maksymalnie. Makaron niesiesz? Tak. Tak, i teraz ten makaron pewnie weźmiesz. A szampony? Czemu żeś tych szamponów nie dał tam na miejsce? O co chodzi? Czekajcie, gdzie one były? No, ale ja przecież kupowałem szampon, czy nie? Czy jest to możliwe? Aha! Dobra, to trzeba to usunąć. Matko! I ta herba... Czemu to się zdablowało? Bez sensu. To patrzcie, ile my mamy szampon... Boże... Hit. Czemu to się tak jakoś dziwnie rozdziela? I on to sobie sam tak zrobił? Czy mamy coś gdzieś jeszcze podwójnie? Boże, tyle szamponów. Tego makaronu... Jezu, ile mamy tego spaghetti? Co? Znaczy, no dobra, no to taki magazyn. Okej. Gdzie ty jesteś, Hniutek? A, tu stoisz już. Bo, ale żeśmy... Dobra, trudno. Otwieramy. Idę do kasy. No i teraz tylko patrzymy, jak zarabiamy hajs, żeby kupić lodówkę i pizzerki i jakieś kurczaki, jakieś inne takie. Zobaczymy, ile dzisiaj ogarniemy, ile nam się uda zarobić. No, trzeba było zrobić delikatny zapas w tym. Niech on sobie ten magazyn faktycznie sam ogarnia, wiecie, o co chodzi, nie? Tu mamy jeszcze kilka półek pustych. Tu mamy półkę, tu, tu. Nie wiem, żeby, wiecie, żeby nie było niczego podwójnie, no ciężko jest mi to ogarnąć tutaj. Nie mamy tych wybielaczy podwójnych, nie? O, już czymś leci. Z szamponami. Teraz się obudziłeś? Hit. Dobra, idę do kasy. Muszę być na straży. Bo musimy zarobić. Panie, tu, tu jestem. Mhm.
No halo, halo, tu do mnie, no do mnie, przecież to jak kołek w płocie. Proszę, może panie do mnie podejdą, chociaż co? Jestem ciekawy, czy on będzie od razu tak, on od razu łazi, jak tylko coś się delikatnie przykurcza na... przykurcza. Jak tylko coś delikatnie ktoś ruszy z półki, to patrzcie, on od razu leci. Jezusiu. Naprawdę? O! O, tu takie widzę mocne zakupy, pani. I kartą. Dobrze, dziękujemy ślicznie. 90-20. Spaghetti is too expensive. Ty jesteś... Panie, ty nic nie mów. Jak spaghetti może być too expensive? Pokaż mi to, gdzie ta spaghetti jest. A 5,78. To co ja tak pojechałem? To może coś tam się nie obni... Nie wiem. Faktycznie miał pan rację, zwracam panu honor. 73,80, dziękuję ślicznie. Trzydzieści pięć, dziękuję bardzo. 1400, no już mamy 400 dolców w kieszeni. Milk jest za bardzo... Co? 2,53, no jak? No palnie. Tu by się, słuchajcie, takich dwóch cheniutków przydało. Bo ten jeden to się biedny zalata tam. Prawda, o. 20,50, dziękuję ślicznie. O, dziękuję bardzo, wyliczone, to też bardzo lubimy. Nic się nie kończy, jest, mam nadzieję, że on to ogarnie wszystko. Heniu. Sól się kończy, Heniu. Ja myślę, że w jego głowie się teraz tam gotuje, nie? On nie wiedzie, ma iść, co ma dostawić. O, wow. No, takie potężne. Dziękuję ślicznie, do widzenia. O, wow. Do widzenia. $47.75, dziękuję ślicznie, do widzenia. No teraz nas już stać powoli na kurczaka. Tą zamrażarkę. Tak mi się wydaje, że to ma być w tej zamrażarce. Najpierw kupimy licencję, kupimy produkty i zobaczymy, co nam powiedzą. O, o Jezu, a co pan tyle... Boże, to jakieś... Pan ma przetwórstwo mleczne, czy o co chodzi? W sensie, przepraszam, że ja dociekam, dopytuję w ogóle, ale... Po prostu jestem, no, zaskoczony. $25.60, dziękuję ślicznie. Dwa sery, dwa wybielacze, no to gruba impreza musiała być. $21.90. Kolejni przychodzą, ten się nalata. Teraz chleby dołożył. A czy dołożyłeś soli? No pewnie, że nie. Co jest za tymi drzwiami? Tam też mnie bardzo ciekawi. Czy to będzie nasz magazyn? Czy to będzie jakieś powiększenie powierzchni? Nie wiem. $37.50. Dziękuję. O, już zaraz do pana podejdę, tylko kliknę światełko, bo to już jest czas na światełko. Jogurt jest za bardzo drogi, za bardzo ekspensowy. Co ty gadasz? $88.40. Aha, kończą się kefirem, okej. O, spaghetti, którego mamy dużo, kupujcie. Bo to jest hit, ja żem nakupował jak bidny w torbę. $15.70, dziękuję ślicznie.
ta lampa w ogóle jest krzywo? Tu czekaj, chodź tu. O. Matko, tam się zmywarki kończą, mydła się kończą, ludu kochanego. Ja rozumiem, że im więcej asortymentu, tym po prostu jest więcej klientów różnych. Jakby jest to zrozumiałe. Ciekawe, czy dobijemy do 3000 dzisiaj z naszego utargu. Aha, apple juice, no bo się skończył apple juice, no i co mam ci poradzić? Już pewnie nawet, ciekawe, czy w magazynie go w ogóle mamy jeszcze. Bo jak chocolate bar jest tu expensive? Co wy mówicie? No naprawdę? Pokaż mi ten chocolate bar. Błagam, nie jest. Jest normalna, piękna cena, nasza, promocyjna. 52, 55, dziękuję ślicznie. Osiemdziesiąt sześć, 40. No i nie było soku, oczywiście. Aha, woda jest też za droga. Ja widzę, że tu ja nie wiem, jacy klienci przychodzą do nas dzisiaj, słuchajcie, z różnych dziwnych półek. O, jajka. 5,30, dziękuję ślicznie. No i teraz słuchajcie, my musimy poczekać, aż Heniutek ogarnie, co ma ogarnąć. Bo ja też będę musiał widzieć, czego brakuje na półkach ewentualnie, nie? Ale patrzcie, mamy prawie 19 poziom już. Heniu, zaświeć sobie światełko. No co ty, chłopie? Czy no tu jest trochę ciemno, to się zgadzam. Czekaj, tak się przesunę tu. O, tak na środek bardziej, co? Widać coś? O. Dokupimy zaraz lampę, nie przejmuj się, stary. Będzie dobrze. Nie ma w ogóle soku, nie ma w ogóle papieru toaletowego. No to właśnie, to jakby dzień dobry, nie? Ale to zaraz sobie zamówimy oczywiście to. No tak, nie ma w ogóle. Tylko wiecie co, teraz trzeba poczekać chwilę, znowu. Aż on to po prostu wszystko ogarnie. Aż on te rzeczy przynosi, aż on te rzeczy poustawia. Ja mu mogę pomóc, no ale nie wiem, czy to jest sens. Dobra, kończymy ten dzień. No, jesteśmy na plusie. O, sól do góry. Aha, automatycznie nam się zapłaciły rachunki. Nie, co? Sól, bo co? Ja się popatrzyłem, czekajcie. Pokaż mi tu, co ma strzałkę zieloną do góry. No, wydaje mi się, że sól. No, sól. To była taka droga, że nikt jej nie kupował? Okej, okay, to ja chyba jej nie obniżyłem wcześniej, wiecie? A czy coś poszło w dół? No nie, no teoretycznie nie było nic powiedziane, że... No nie, nie ma nic, okej. Okay. No dobra. Nie tu, ja chciałem tak. Licencję. Patrzcie, tu też mamy jakąś... Jest 2000. Już takie... Droższe rzeczy chyba są, wiecie? Tu w ogóle też... No, Jezu. Okej, okay, kupmy... No, kosztuje tysiaka, dobra. Kupiliśmy licencję. I teraz tak, ja chcę te produkty w ogóle zobaczyć. Fridge, shelf, freezer, freezer i freezer. Ok, czyli musimy kupić freezera. On jest niby drogi. Dobra, kupmy tego. Pokaż mi to. Dobra, niech będzie. I teraz tak. Aha, bo to jest na półkę. To trzeba też półkę kupić. Dobra, a to jest do lodówki. Te masło, my tam nie mamy miejsca. Dobra, no to kupimy
Dwa kurczaki. Znaczy razy cztery, no. Czy on już skończył nosić rzeczy? Czy on tam jeszcze, mam nadzieję, że on jeszcze nosi, że na razie się tym nie będzie zajmował. Czy my możemy jeszcze, nie, to jest już full. Dobra, to te frytki damy sobie na półkę gdzieś i mamy tu jakąś wolną. No tu na przykład. O, piculka. Aha, już jest też? Prawda? Tu już mamy zajęte, ale tu mamy wolne. O. Aha, bo to jest ta sama pizza chyba. Czekaj. Ja bym tego zamówił trochę za dużo, może znowu. Ja nie mam jakiegoś umiaru. Gdzie ja to dałem? Czy on tą pizzę? Nie. Dobra, nie zabieraj mi tego na razie, chłopie. Kucak, kucacek. Czy więcej nie... No nie ma więcej kurczaka, okej. Tylko cztery kurczaki? Dobra. Aha, ale ja widzę, że tak. Nie mamy... Jezus, ile my tu dzisiaj... No dobra. Market price 5. Dobra, to robimy 5. 40. 6. 40. 9. 70. Okej. Okay. No i musimy... Jezu, a tutaj tego picia też w ogóle nie mamy? Tych soków? O, on z czymś jeszcze... Aha, bo on jeszcze uzupełnia. No to teraz ciężko mi stwierdzić. Czekajcie, to idę zobaczyć tą mąkę. W takim razie. To jest makaron. Dobra, uzupełnię go też. Widziałem, że też brakuje. Cyk. Trzeba zamówić. Ta kola jedna. Czy ona? Aha, ona w ogóle nie zeszła. Okej. No tak, no nie mamy tej mąki. Najlepiej by było, jakby on już sobie stanął tutaj. I ja bym na spokojnie mógł. Tylko wiecie co, my dalej nie mamy tak, bo ja potrzebuję to lodówki, to masło. Czyli ja bym musiał kupić jeszcze małą lodówkę. A kupmy tak, pokaż mi to, pokaż mi taką tą lodówkę, pokaż mi ją. O! Idealnie. I do tej lodówki my chcemy masło. Tylko masło? No okej. Okay. No dobra. Aha, bo nie kupiłem. Boże. Bo jeszcze potrzebujemy w takim razie półkę. Ale gdzie tą półkę? Może tutaj damy taką mniejszą. Zobaczmy, słuchajcie, no urozmaićmy nasze regały. Pokaż mi to. O Boże, taka półłunia. Takie miciu piciu. Hit. Masło poszło na raz. No dobrze, no jak poszło na raz, to ja nic nie zrobię. Dajmy 3. Okej. Okay. Teraz tak. Do tej półeczki ja bym chciał te płatki, te ziemniaki. No i tylko to.
Trzeba kupić więcej. Dobra. I teraz mamy takie zimniory. Ha, Boże, to jest jedna półka na ziemniaki? To ja muszę kupić jeszcze... I Boże. Hit, jak się ciemiotam! A taką? O, pokaż mi taką. Tylko pytanie, czy jak ja taką zamówiłem teraz, to ona jakaś ma rację bytu w ogóle w tym sklepie u nas. O, no może ma. Aha. Ojej. Nie. Jak się ciebie sprzedaje? No to nie, to ty nie, straciłem tylko hajs. Myślę, że to taka mała wysepka będzie, wiecie o co chodzi? O, tu jest shelf corner. I ona by do tego cornera naszego pasowała. Tylko pytanie jest, czy ja bym to mógł jakoś tu złączyć. No my tu się nie mieścimy, słuchajcie już. Naprawdę. I to by trzeba było gdzieś stąd out. No tylko gdzie ją dać? No właśnie. Czekajcie, a tam? No nie wiem. Wiecie, że nie wiem. Dobra, kupmy na razie tą małą. No trudno, no tak musimy zrobić. To trzeba było, wiecie, wszystko przeorganizować chyba po prostu. Czy ja na przykład mogę... nie chcę ciebie. Tylko tu. Aha, ja tu nie wcisnę, no tak. No tu nie ma miejsca, słuchajcie, no ja się tu nie mieszczę już. No dobra, no to musi być ta... Po wielkich bojach i trudach, no nic nie zrobię, słuchajcie, ja się tutaj już... No nic nie zrobię. Czemu ty możesz być dalej wsunięta? Ej! No możesz, co mnie kłamiesz? Dajmy tutaj to. Czekaj. Weź to. Tak. No. O. Tu mamy ziemniaki. Niech będzie taka strefa warzywna za mną. No i już, no. Tam mamy ziemniaki na zapas, dobra. Czy mamy jeszcze półkę? No mamy tu. On tam się zaciął w tym magazynie, czy o co chodzi? Ja już nie mam wolnego regału żadnego. Dobra, zróbmy tak. Hit. Zobaczcie, a my tu tak, brakuje nam mąki. To jest też hit. Ja potrzebuję jej więcej, no niestety. Tego też potrzebujemy zamówić więcej. No, a papieru w ogóle nie ma. Hit. Chyba niech on to już układa. Ta herbata to jeszcze jest. Aha, i tutaj ten sery. I te soki. Soków w ogóle nie ma. Jezu, mi zostało 66. Jak to? Co? Jak to się dzieje?
to ja już nie mam za co kupić? Prawda. Czekajcie, gdzie są sery? Wyżej. No i teraz te soki jeszcze, ale to już jakby no nie stać nas chyba na to. No to już tak naprawdę, patrzcie ile mi zostało na koncie. What? A czemu on stoi i nie pomaga? Heniutek! Ty! On się chyba zaciął. Boże, nie rób mi tego! Jak ja go mogę pacnąć? Skąd ja ten chleb wyciągnąłem? Stąd. Jezus! No żeś mi się, wiesz co, chłopie, zrobiłeś mi ten! Kuku! Nie rób mi tak! Już tak nie można. A my już na oparach lecimy. Jezu, słuchajcie, z takiej kasiory? Już nic nie zostało. Ja chciałem regał kupić, tylko tyle chciałem powiedzieć. Czy my tu mamy gdzieś papier toaletowy? Ja już nie pamiętam. Nie, chyba nie. Czy gdzieś był? Był chyba gdzieś. Tu. Dobra, gdzie mamy tę oliwę dać? Wiecie, on tu się zajmuje i o, i heca. No nie gadajcie, że my nie mamy półki na oliwę i trzeba kupić tu. Okej. I tak trzeba tych regałów więcej kupić, wiecie? Co dokładasz? Aha. To dołożyliśmy to samo. Jesteśmy brilliant. A tylko, że... No dobra. Ty to idziesz wywalić, a ja idę to zanieść. Czy dałeś ser jakiś? Dałeś. Nie no, to jest, słuchajcie, hit. Ja jestem spłukany. I ta jeszcze jedna mąka. Co ja tej mąki tyle nakupowałem? No i truck is full. No i nara. Dobra, słuchajcie, patrzcie tu. My już nawet nie mamy... O Jezu, nawet nie chcę na to patrzeć. Kończymy dzisiejszy odcinek. Musimy się dorobić znowu. Także lovki, kiski, besoski. Buziakuję was bardzo mocno i serdecznie. Słyszymy się w kolejnym już niedługo. Tak więc trzymajcie, cześć, buziaczki. No i papa, do następnego.